Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym sobie porozmawiamy na temat drugiej części DLC, tego najnowszego DLC w GTA Online. Jak zapewne już większość osób wie, DLC Los Santos Drug Wars to jest update dwuczęściowy i do końca nie było wiadomo, kiedy ta druga część się pojawi. Były tutaj różne teorie, jedna z nich nawet była taka, że będzie trzeba czekać na tą drugą część aż do wakacji, bo ogółem Rockstar przyjął taką strategię, że jedno DLC wrzucają w grudniu, jedno na wakacje, ale będzie inaczej. Rockstar niedawno wrzucił artykuł, który tutaj sporo wyjaśnia, a mianowicie tutaj połowa tego akapitu, ale może sobie w sumie przeczytajmy cały. A to jeszcze nie wszystko. Oprócz psychodelicznych tripów i spryskiwania plonów Los Santos, Drug Wars będzie przez nadchodzące tygodnie i miesiące prowadzić nowe pojazdy, wydarzenia w grze i aktualizacje rozgrywki. Pierwsze świąteczne nowości i przedmioty kolekcjonerskie pojawią się już w przyszłym tygodniu, czyli no już lada chwila. Na początku przyszłego roku Downtown Cup CEO będzie szukać nowych pracowników. Obwoźna furgonetka z broją zaoferuje nowy, wyjątkowy asortyment. Uliczni dealerzy będą płacić krocie za wasz produkt. Nowy garaż pomieści jeszcze więcej pojazdów, a to nie koniec atrakcji. Czyli jak sami widzicie, na początku przyszłego roku, wtedy ta aktualizacja się pojawi, ta druga część tego DLC. Więc wystarczy poczekać kilka tygodni. Już to DLC dostaniemy. Ten nowy biznes taksówkarski. Gdzieś tam, nie wiadomo ile się na tym biznesie będzie zarabiało, zobaczymy. Na pewno będzie jakiś adekwatny materiał na kanale na ten temat. Gdzieś tam się też mówi, że w kolejnym GTA Plusie ma się pojawić szybka podróż tymi taksówkami na mapie. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Ciekawa, będzie to ciekawa rzecz. Tutaj wyskoczyło, że Tomek zostawił suba. Mam nadzieję, że Tomek ogląda odcinek. Pozdro, widzę, zostaw subika na kanale, jeśli tego nie zrobiłeś. Ale dalej. Kolejna rzecz to to, że obwoźna furgonetka z bronią zaoferuje nowy wyjątkowy asortyment, czyli pojawi się jakaś furgonetka z bardzo prawdopodobne nowymi broniami, ponieważ gdzieś tam były też przecieki już jakiś czas temu, że ma być dodane kilka nowych broni, które niby są z porzuconego DLC policyjnego, z którego tam Rockstar zrezygnował, ale te bronie i tak mają być dodane. Więc wszystko wskazuje na to, że właśnie te nowe bronie będą znajdować się w tej nowej furgonetce, o której tutaj jest wzmianka w tym artykule. Następnie jest napisane, że uliczni dealerzy będą płacić krocie za wasz produkt. Ja to rozumiem w ten sposób, że po prostu będzie jakaś ciekawa podwójna premia. Być może na ten nowy biznes, który ostatnio został dodany, czyli na tą produkcję kwasu. Zobaczymy. No i też bardzo ciekawa rzecz. Nowy garaż pomieści jeszcze więcej pojazdów, a to nie koniec atrakcji. No, ten garaż też jest bardzo ciekawą rzeczą. W ogóle bardzo dziwny jest też ten akapit. Zaglądajcie na Newsware, żeby przeczytać najświeższe wieści oraz przygotujcie się na ostatnią dawkę, która zryje berety w najmniej oczekiwanym momencie. Nie wiem, co Rockstar ma na myśli, mówiąc, że w najmniej oczekiwanym momencie, także... I... No, ciekawe. Nie wiem, piszcie w komentarzu, jakie macie teorie, ale... Troszkę mnie to zaintrygowało. Ale wracając do tematu garażu, są już screeny, już latają po internecie, jak to mniej więcej ma wyglądać. Jak widzicie, garaże będziemy kupować na tej stronie, gdzie kupujemy wszystkie inne garaże, mieszkania, domy na palach. No i tutaj też widać cenę, 2 miliony 740 tysięcy, czyli no póki co najdroższa rzecz w tej aktualizacji. I mieści aż 50 nowych miejsc garażowych, czyli to będzie chyba największy garaż, jaki będzie dostępny w GTA Online. Tutaj teraz między innymi macie screena, jak wygląda ta cała kustomizacja tego garażu. Jak widać, mamy 3 style do wyboru, kolory i będzie kilka poziomów tego garażu, bo jak sami widzicie na tym screenie, tutaj mamy poziom B1. O, na przykład tutaj też ten garaż tak wygląda. No, będzie kilka poziomów tego garażu, żeby pomieścić te 50 samochodów. No, i już jest też filmik na Twitterze, też testu. To udostępnię. O, proszę, jest 5 leveli tego garażu. I zobaczmy, jak to wygląda. Może ja ten filmik przywinę. O, proszę, takie ciekawe miejsce. W sumie bardzo podobne do tego, co normalnie mamy przy apartamentach. Tutaj mamy taki pokój,
wypoczynkowy, gdzie jest telewizja, pewnie będzie można się coś napić. No, nie jest to nic, co nam się tak naprawdę przyda, nie jest to nic takiego praktycznego. Jest 5 poziomów, ale patrzcie, mamy też opcję wyjścia na dach. I na dachu mamy też coś takiego, też takie miejsce wypoczynkowe. No czyli tak to się mniej więcej prezentuje. Także tak podsumowując ten odcinek, mnie najbardziej ciekawi ten cały biznes taksówkowy. Jak to będzie wyglądało, czy będzie to opłacalne. Ale widzę, że Rockstar wreszcie zmierza w kierunku takich normalnych, gangsterskich prac. Albo takich typowo jakby roleplayowych, takiego jakby nie wiem, z prawdziwego życia. A nie jakieś, nie wiem, ratowanie świata, klony, opresory, Deluxo i inne chujstwa. Także podoba mi się ten kierunek, który Rockstar obrał. Lepiej późno niż wcale, naprawdę. Także ten biznes mnie najbardziej ciekawi. No i ta szybka podróż też nie ukrywam, bo kurde, ja coś czuję, że to może być bardzo fajne połączenie z biznesami albo zrobieniem przygotowań na przykład do napadów, choćby na Cayo Perico. Bo sobie wyobraźcie, że na przykład musicie się gdzieś dostać w jakieś miejsce, żeby zrobić przygotowanie, wsiadacie sobie do taksówki, używacie sobie szybkiej podróży, zamiast lecieć przez całą mapę, przez co na przykład takie przygotowania do napadu albo nie wiem, gromadzenie jakichś paczek w biznesie paczkowym, to wszystko będzie można robić szybciej. No, ale tutaj jak widzicie z kodu gry wynika, że ta opcja będzie dostępna na konsolach nowej generacji właśnie w tym całym GTA Plusie. Szkoda, że tylko w GTA Plusie, a nie dla wszystkich, no ale wiecie, no gdzieś tam Rockstar chce zachęcić ludzi do zakupu tej subskrypcji. Ja czasami sam z tego korzystam niektóre miesiące. Także słuchajcie, tyle w tym odcinku. Jeśli się czegoś nowego dowiem, na pewno nagram kolejny materiał na ten temat. Jeśli wejdzie DLC, znowu sobie zrobimy live z premiery DLC z tej drugiej części. Także zostawcie subika, żeby być na bieżąco, łapeczkę w górę, żeby ten materiał też się wam gdzieś wyświetlał na głównej stronie. A w tym materiale to tyle. Także mam nadzieję, że wam się podobał. Czekamy na kolejną część DLC, a my widzimy się w kolejnym materiale. Widzimy się też na live'a, na które was zapraszam, także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.